chowania Narodowych Sił Zbrojnych Podziemia Antykomunistycznego. A o życiorysie dowódcy krótko Państwu opowie kolega starszy strzelec Kojot. Słuchajcie, tak się składa, że jak już wcześniej wspomniał plutonowy ryś, żołnierze wyklęci, tak? Tak się składa, że takie zgrupowanie funkcjonowało tutaj u nas na terenach Śląska Cieszyńskiego. Stricte były to powiaty bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński oraz Czechowice-Dziedzice. Kapitan Henryk Flamme urodził się w 1917 roku we Frysztacie, jest to obecnie dzielnica Karwiny, i zostaje skierowany do Bydgoszczy, do Szkoły Lotnictwa Podoficerów dla Małoletnich. Kończy tą szkołę w 1939 roku, przez wakacje kończył szkołę. Niestety, tak jak wiemy, 1 września zostaliśmy zaatakowani przez Niemców i już wtedy młody jeszcze nastoletni kapral Henryk Flamme bohatersko bronił nieba nad Warszawą w pierwszych dniach września i już wtedy wykazał się po raz pierwszy szczególnym bohaterstwem, ponieważ uratował życie człowiekowi umieszczony w obozie dla internowanych. Został w tym z tego obozu wypuszczony w drugiej połowie 1940 roku. Wraca do Polski, czyli zauważcie Państwo, że wtedy, kiedy nas uczono w szkołach, że w maju 1945 wojna się skończyła, i wtedy właśnie Henryk Flamme wraz ze swoim zgrupowaniem liczącym wówczas wtedy około 30 osób rozpoczyna swoją działalność konspiracyjną w lesie.